Witam Was bardzo serdecznie. Kurczę, nie wiem, czy robić ten film, czy go nie robić, ale jestem w Polsce oczywiście. Byłem w takim centrum handlowym, jak możecie to zaobserwować. I tak mi smutno było to, co się dzieje. Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Co się wyrabia, co się wyprawia. W centrach handlowych praktycznie pustki. Dzisiaj jest ostatni dzień, nie? Wszystko jest wysprzedawane, jutro już będzie wszystko pozamykane. Ludzi można policzyć na palcach jednej ręki. Pani jakaś, jak są te schody takie ruchome, nie? Pani stoi z dezynfekatorem i ze szmatką i czyści, sprząta. Ja sobie chciałem coś kupić do jedzenia, bo nic od rana nie jadłem. I oczywiście nie mogę zjeść na miejscu, nie? Nie mogę zjeść na miejscu, muszę wyjść. Teoretycznie mogę tam jeść, idąc, nie? Muszę wyjść. Nie mogę zjeść śniadania, bo teraz jest rano. Nie mogę zjeść sobie śniadanie. Jest zimno jak nie wiem co. Strasznie jest zimno. Wszyscy łażą tutaj, boją się przestraszenia. Wczoraj byłem u fryzjera, nie? I pani fryzjerka mówi, że od rana nie miała nikogo. A ja się pytam, a dlaczego? No bo się ludzie boją przychodzić, nie? Zobaczcie, ja tak sobie patrzę, obserwuję, nie? Jak to długo jeszcze potrwa, no bo przedsiębiorcy tutaj, hotelarze zamknięci, są spokojni. Sklepikarze zamknięci, są spokojni. Hotele zamknięci, zamknięte, są spokojni. Wszystko pozamykane, wszyscy są spokojni, czekają, nie? Powiem wam, drodzy przedsiębiorcy, że wy tej drugiej fali nie utrzymacie, nie przeżyjecie jej. Padniecie, zbankrutujecie, będziemy bankrutami. Po prostu obraz jest skandaliczny. To co się wyprawia, żebym ja w XXI wieku nie mógł zjeść sobie normalnie jedzenia jak człowiek, przy stole, przy stoliku, tylko muszę gdzieś wychodzić, jak przybłęda, jak bezdomny, jak najgorszy z najgorszych. Do czego to zmierza? To jest dopiero początek, bo to jest jutro będzie zamknięcie całkowite, więc to teraz będzie pomykanie na całego. Pomykanie na całego, będzie po prostu skandal. To jest skandal, to się, moi drodzy, to co się dzieje, to jest po prostu nieprawdopodobne. Zobaczcie, ja człowiek wolny, nie? Teoretycznie, nie mogę sobie iść i zjeść, nie mogę sobie zjeść normalnie śniadania, czy tam obiadu, czy czegokolwiek w miejscu usiąść, tylko mam chodzić jak ten dziad. Mam na zimnym, jak będzie na przykład mróz, nie będzie minus 10, dzisiaj już jest zimno, ale będzie jeszcze zimniej, jak będzie minus 10, to też mam wyjść i jeść na zewnątrz, tak? A na zewnątrz też nie mogę przecież, bo jak teraz się, jak się będzie jadło na zewnątrz, no to trzeba będzie odchylić, pokazać usta, wtedy przyjdzie pan inspektor i da mandat. Są jakieś... Szedłem, bo panowie przyszli zmienić kosz na śmieci. Moi drodzy, zmierzamy do... nie wiadomo dokąd. Ja się czuję jak w jakimś cyrku. Kurczę, to jakiś cyrk jest. Ludzie. Centrum handlowe. 5 osób na krzyż. Pusto. Sklepy puste. Świecą pustkami. Klienci nie przychodzą. Jedzenia nie ma. Bo nie wolno, ja? Zjeść na miejscu nie wolno. Ale wszystko inne wolno. Wszystko inne wolno. I chodzą tutaj w maseczkach. Niech sobie zakładają. Ciekawe jak długo. Ile jeszcze cierpliwości. Ile jeszcze cierpliwości. Zgadnijcie w jakim jestem mieście. Jaja jak berety, mówię wam, że jaja jak berety, serio, po prostu kompromitacja totalna, parodia totalna, serio. To co się, a zobaczcie jakie fajne miasteczko, nie? Zobaczcie, ludzie łażą, to centrum handlowe to jest puste, praktycznie w środku to tam nikogo nie ma. Smutno, po prostu moi drodzy, mi jest smutno, naprawdę, serio, mi jest smutno. Ja jestem wrażliwy na coś takiego. Ja jak tam sobie spacerowałem, chodziłem, to... serce mnie bolało. Jak najszybciej chciałem opuścić to miejsce. To centrum handlowe tutaj. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Bo nie mogę patrzeć na to. Ludzie się po prostu boją wyjść do sklepu.
Sklepy są puste. Szkoda mi tych ludzi, tych sprzedawców, tych biznesmenów, tych handlarzy. Przecież to wszystko upadnie. Ludzie, wy zbankrutujecie, wy nie będziecie mieli co jeść. Naprawdę, rząd wam nie pomoże. Rząd wam nie pomoże. Na co czekacie? Musicie się sprzeciwiać jakoś. Nie możecie siedzieć w domu. Ale wiecie jak jest? Że ci ludzie też się boją. Faktycznie. Oni sobie myślą tak. Jest na przykład Janusz ma biznes. Mówi Grażynie, no Grażyna, no, kurczę, no musimy zamknąć, no. Bo zachorujemy wszyscy. Musimy zamknąć. Bankrutujemy, będziemy bankrutami, ale musimy zamknąć. No nasze życie jest najważniejsze. No to super. No to super. Jak jest najważniejsze życie, no to fantastycznie. Ja wiem, że jest najważniejsze życie. Ale wasze życie to też wasze dochody, wasze pieniądze, wasza przyszłość, wasze dzieci. Wszystko. Ludzie sobie spacerują, zadowoleni, nie no. To tak jak na przykład powiedzą, żeby zakładać majtki na głowę, to też wszyscy założą majtki na głowę. No bo tak powiedzieli, no. Ja wam powiem, drodzy handlarze, handlowcy, hotelarze i wszyscy święci, że wy zobaczycie wiosną. Na wiosnę zobaczycie. Zobaczycie wasze fundusze na wiosnę, a ci wszyscy na przykład w Zakopanem, to w tym roku zapomnijcie o czymkolwiek i wy upadniecie, wy po prostu zbankrutujecie, bo wszystkie te kurorty, te mieścinki takie zimowe, one żyją z turystów zimowych. Ich nie będzie. Ich nie będzie, tych turystów nie będzie, moi drodzy. Nie będzie, będzie pustka, będzie zero, nie będzie nic. Nie będzie nic, zapomnijcie o świętach Bożego Narodzenia, jakieś Sylwestra. Morawiecki ostatnio powiedział, że Sylwestra to można sobie w tym roku odpuścić. W tym roku nie będzie Sylwestra, ani Bożego Narodzenia. Moi drodzy, naprawdę tak będzie. Ani walentynek. Nic nie będzie. Hotele pozamykane. No to teraz jak ja bym chciał sobie na przykład za granicę przyjeżdżam, nie? I chcę sobie, bo nie mam gdzie mieszkać, to gdzie ja mam zamieszkać? No gdzie ja mam zamieszkać? Gdzie? U pana Morawieckiego w domu? Rewelacyjnie. Rewelka po prostu. Totalna rewelka. Odlot totalny. Jazda na całego po prostu. Jazda na całego. Tak smutno. Tak smutno mi było w tym tutaj centrum handlowym. Jak przybłęda się czułem. Jak przybłęda się czułem, ludzie też czekają na to jedzenie, tam jeden pan czekał na wynos. Nie można zjeść, nie? Wystygnie. Ja to mam teraz w torbie tutaj, to mi wystygnie. Ja to już mam zimne. To już jest zimne, to już się nie nadaje do jedzenia. Zimno jak nie wiem co, kurczę. Marznę, zaraz zamarznę. Obłęd totalny, moi drodzy. Obłęd totalny. Kończę już, nie? Nie chciałem tam w środku robić tego filmu, no bo ludzie się przyczepili. Że filmuję, a nawet mi się nie chciało na to patrzeć już i tutaj mogę sobie pokrzyczeć przynajmniej. Będzie jazda. Przedsiębiorcy, handlarze, sklepikarze, bace, skrupówek z Zakopanego. Będziecie mieli jazdę wiosną, zobaczycie, będziecie bankrutami. Każdy czeka, każdy sobie spokojnie. Zamknęli cmentarze? No zamknęli. Cmentarze puste. Zamknęli ulice? Zamknęli. Ulice puste. Zamkną sklepy od jutra? A zamkną. Ulice będą puste i sklepy będą puste. Fajnie. Będziemy siedzieć wszyscy w domu. Rewelacyjnie. Szkoły zamknięte. Wszystko zamknięte. Wszyscy siedzą w domu. Ekonomia. Pieniądze. Nasze wydatki. Nasze długi. Kredyty. Co z tym? Ludzie są zakredyciani. Zakredyciani? Zakredytowani. Przecież wszyscy Polacy w 90% to mają kredyty. Jak to zamierzają spłacić? Z czego? Być może tak ma być, nie? Że nie będą mieli z czego spłacać. Będą brali jeszcze większe. Banki będą teraz kokosy sobie trzepały, ile wlezie. Super, dobra, kończę już, bo nie chcę strzępić sobie języka, wiecie? Nie chcę sobie po prostu strzępić języka na coś, co jest oczywistością, oczywistą, po prostu oczywistą oczywistością. No. Tak trochę śmiesznie brzmi, a tak niestety jest. Super, fantastycznie. Od jutra te wszystkie galerie handlowe będą zamknięte, będą tylko apteki otwarte. A dlaczego apteki? No bo przecież leki trzeba kupić, nie? Bo leki przecież są niezbędne nam. Farmaceutyka jest niezbędna, akurat tylko apteki będą otwarte. Fantastycznie. Kończę ten monolog, bo krew człowieka zalewa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia, moi drodzy. Trzymajcie się cieplutko, piszcie w komentarzach, co to za miasto. Może już ktoś zgadł, nie? Bardzo znane miasto. Po prostu kompromitacja. Kończę. Trzymajcie się cieplutko. 10 minutek. Do usłyszenia. Cześć.